Chciałem Państwa serdecznie powitać na seminarium zorganizowanym przez Europejskie Centrum Badań Ustrojowych, które jest zlokalizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, którym kieruje obecny tutaj profesor Ujazdowski. Ta dyskusja jest także zorganizowana w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie część z nas się znajduje. To jest centrum, które mieści się w miejscu, w którym narodziła się Wrocławska Opozycja Demokratyczna, co także dzisiaj jest nie bez znaczenia. Kolejnym współorganizatorem tej dyskusji jest Uniwersytet w Lipsku, którego przedstawicielem jest profesor Gerd Pikel, który będzie w dzisiejszej dyskusji uczestniczył. Witam serdecznie panów profesorów. Zaraz będę zwracał się do każdego z panów z osobnymi pytaniami, ale nim to zrobię, pozwólcie panowie, że przedstawię bardzo krótko zarys taki tematyczny tego, o czym chcemy dzisiaj mówić, po to, by przejść do dyskusji między panami profesorami. Dzisiaj takim tematem wiodącym tego seminarium jest kwestia wolności religijnej i też jej kształtowanie się, szczególnie w okresie totalitaryzmów. To ma być jakby taki klucz i główny temat tej dyskusji. Uważamy, że to jest temat bardzo istotny, dlatego że jest on silnie związany z transformacjami naszych krajów i naszych społeczeństw. Był silnie związany z transformacją demokratyczną. Jest w dalszym ciągu bardzo istotny dla społeczeństwa zarówno polskiego i niemieckiego. Chcemy, żeby ta dyskusja była też dała nam szansę na porównanie obu tych krajów, obu tych społeczeństw. Stąd ta dyskusja ma mieć wymiar taki właśnie porównawczy i można powiedzieć transnarodowy. Temat wolności religijnej jest oczywiście, można iść bardzo w przeszłość, tego tutaj robić nie będziemy. Zajmiemy się współczesnością i raczej XX wiekiem, w którym nastąpił swojego rodzaju konsensus, jeśli chodzi o wagę i znaczenie wolności religijnej. Nie zawsze, jeżeli chodzi o jej formę i jej zakres, o tym też będziemy rozmawiać, ale można mówić o pewnym konsensusie właśnie powojennym. Konsensusie, który miał swój wyraz w Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, który miał swój wyraz w Europejskiej Deklaracji i Konwencji Praw Człowieka, który wreszcie miał swój wyraz w sensie religijnym w Deklaracji Wolności Religijnej Soboru Watykańskiego II, która była też takim dość istotnym momentem, w którym okazało się, że Wielka Światowa Religia uznaje wartość właśnie kwestii wolności religijnej. To, że to się wydarzyło w drugiej połowie XX wieku, też jest znaczące. Mimo że sam kwestia wolności sumienia jest silnie związana z rdzeniem chrześcijaństwa i z samą kwestią sumienia, którą do naszej kultury chrześcijaństwo wprowadziło, to wiemy, że chrześcijaństwo nie zawsze respektowało wolność religii, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę XIX wiek i takie duże tendencje antyindywidualistyczne. Ale to samo trzeba powiedzieć o myśli liberalnej, która jest także ważna i miała wielkie znaczenie dla wolności religijnej, ale ona także ma w sobie ten element momentami antyreligijny. Mówię tutaj o takiej tradycji laicystycznej, czy w dużej mierze antyreligijnej, takiej, która by chętnie kwestię wolności religijnej spychała do sfery prywatnej co najwyżej, a sferę publiczną całkowicie z tej wolności religijnej chciałaby oczyścić. To, co jest w tej dyskusji właśnie istotne, to kwestia porównania dwóch krajów, które są do siebie pod pewnymi względami podobne. Mamy do czynienia z krajami, gdzie państwo uważa religię za potencjalnego sojusznika, a nie za przeciwnika. W Polsce mamy tradycję konstytucyjną, która jest często nazywana tak zwanym przyjaznym rozdziałem, gdzie religia i kościoły, szczególnie kościół katolicki, ale też inne, są uważane za potencjalnego sojusznika w realizowaniu wielu zadań, czy to zadań
państwa czy zadań, które przed sobą stawiają organizacje pozarządowe. W Niemczech także mamy model, który jest często w literaturze nazywany modelem kooperacyjnym, to znaczy taki model, gdzie państwo uznaje zorganizowane religie i chce je włączać do wielu spraw, którymi się zajmuje, uznaje społeczne znaczenie religii właśnie. I jeżeli można, to przeszedłbym właśnie do Niemiec, zacząłbym od naszego niemieckiego gościa, profesora Gerta Pikela z Uniwersytetu w Lipsku. Bardzo cieszymy się, że jest pan z nami. Mam nadzieję, że to będzie początek dłuższej współpracy z nami właśnie. I chciałem pana zapytać o ten pierwszy wątek naszej dyskusji, czyli o kształtowanie się wolności religijnej, tej normy wolności religijnej w Niemczech, o to, jaki wpływ na to kształtowanie miały totalitaryzmy, z którym społeczeństwo niemieckie się borykało. I jeżeli zechciałby pan powiedzieć, jak te historyczne doświadczenia wpłynęły na świat dzisiejszy i na to, jak wolność religijna jest rozumiana w Niemczech dzisiaj. Także oddaję głos profesorowi Pikelowi. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Vorstellung. Ich hoffe, Sie hören mich auch gut zu diesem interessanten Thema. In Deutschland ist es in der Tat so, wir haben eine lange Historie und eine Historie, in der eigentlich Kirche und Religion immer eine große Rolle gespielt hat. Einerseits kann man eigentlich sogar schon vor dem Totalitarismus zurückgreifen. Auseinandersetzungen um Religion und zwischen Kirche und Religion sind spätestens seit den Zeiten Bismarcks in Deutschland gang und gäbe. Also Religion hatte in gewisser Hinsicht auch immer eine politische Bedeutung. Und genau diese politische Bedeutung, die sich zum Beispiel so in so etwas wie der Zentrumspartei des Katholizismus widerspiegelte, die sich aber auch in anderer Hinsicht durch die Beteiligung religiöser Menschen am politischen Dialog widerspiegelte, auch in der Weimarer Republik, kam es im Endeffekt im Totalitarismus dazu, also gerade im Nationalsozialismus, dass man ein Problem in den Kirchen sah. Die waren, man könnte es sagen, zu politisch. Und damit letztendlich auch gefährlich. Zudem gehen sie davon aus, dass sie eben einen anderen Wahrheitsgehalt anlegen an den Umgang mit Menschen und natürlich dadurch auch hinterfragen, was letztendlich ein entsprechendes System denkt und welche Richtungen es einschlägt. Dazu muss man sagen, dass ja totalitaristische Systeme per Definition Systeme sind, die allumfänglich in die Gesellschaft eingreifen wollen. Und das bedeutet, Religion oder gerade eine organisierte Religion oder sogar mehr organisierte Religionen zusammen sind ein Problem. Sie sind nämlich etwas, was quasi diesen Zugriff unterbindet. Einerseits im Erziehungswesen, aber man denke jetzt zum Beispiel nur an die vielen, vielen katholischen Jugendbünde, die im Nationalsozialismus vorgeherrscht haben. Und damit kam es natürlich zu einer ganz klaren Zielsetzung, möglichst die Kirchen zu splitten und natürlich sozusagen durch die Säkularisierung voranzutreiben. Also man könnte sagen, ein Säkularismus. Das ist die deutsche Situation, die sich ja unterscheidet durchaus von einer zeitgleichen in Spanien. Das Franco-Regime versuchte ja eben mit dem Katholizismus seine, könnte man so sagen, zumindest autoritäre Herrschaft umzusetzen. Und das war in Deutschland eben deutlich anders. Die Folgen sind eigentlich relativ deutlich zu sehen gewesen in zwei Punkten. Einerseits ist sehr, sehr klar, dass man viele der Einführung von Religionsfreiheit, die noch aus der Weimarer Verfassung stammen, dort ja auch zum ersten Mal wirklich in dieser Breite installiert wurden, sofort übernommen hat und dafür gesorgt hat, dass Religionen eine sehr klar geschützte Rolle spielen und dass auch Menschen eine sehr stark abgesicherte Religionsfreiheit erhalten haben, was vor allem natürlich die Minderheiten betrifft. Man muss sich ja vor Augen führen, dass man eben auch die Erfahrung hatte einer nicht nur Unterdrückung von Minderheiten, sondern schlicht auch einer Verfolgung von religiösen Gruppen im Nationalsozialismus. Wir wollen jetzt nicht über die jüdische Bevölkerung sprechen, aber zum Beispiel auch die sogenannten Bibelforscher oder auch die Zeugen Jehovas, also kleine religiöse Gruppen wurden ziemlich erbarmungslos verfolgt. Und wir wissen natürlich auch gerade aus der Geschichte der beiden großen Kirchen, dass es auch dort einiges an Verfolgung gab. Und dies führte zu einer Institutionalisierung, die eben einen hohen Schutz von Religionen und von religiösen Menschen mit sich brachte.
Das Zweite ist, dass man nach 1945 einen deutlichen Zuwachs der Mitgliederzahlen der Kirchen in Deutschland wieder beobachten konnte. War sowas wie eine, könnte man sagen, leichte Säkularisierung schon vor 1933 feststellbar, wurde das natürlich nach 1933 forciert mit dem Versuch, sozusagen die Religiosität aus dem Land zu vertreiben, könnte man mal so sagen. Und hier kam es quasi zu einer Gegenbewegung. Das, was wir heute beobachten können, sind eben davon unabhängige Säkularisierungsprozesse in Deutschland, die in den 70er Jahren eben nach einem Höchststand an Religiosität, könnte man sozusagen auch so einschätzen, seinen Raum genommen haben und zur heutigen Situation geführt haben, die wiederum neue Diskurse aufgreift. Denn lange Zeit war es so, dass die Situation geprägt war eben durch dieses religionsfreundliche System, das Sie, Herr Matlacki, ja gerade auch für Polen im Endeffekt beschrieben haben. Das haben wir ja in Deutschland auch. Man nennt es religionsfreundlich, weil man zugewandt ist, weil zum Beispiel auch die Kirchensteuern ja seitens des Staates eingezogen werden, verteilt werden und es sehr, sehr viele Kooperationen gibt. Und diese werden natürlich jetzt in den neuen Bedingungen einer höheren Pluralität und vor allem natürlich einem größeren Anteil muslimischer Bevölkerung, die einen anderen Organisationsgrad haben als zum Beispiel die beiden christlichen Großkirchen und Volkskirchen, durchaus nochmal nicht in Frage gestellt, sondern es wird die Frage gestellt, wie man damit umgehen kann. Und in der Hinsicht will man natürlich möglichst große Freiheit gewährleisten, möglichst wenig eingreifen. Gleichzeitig steht man vor der Problemlage, dass eben die Adaption an ein, sagen wir mal, an eine sich verändernde religiöse Landschaft auch heute gerade Probleme mit sich bringt und natürlich auch Probleme mit sich bringt, die zum Beispiel in unterschiedlichen religiösen Riten liegen. Und die Debatten, die am schärfsten in den letzten Jahren in Deutschland in Bezug auf Religion letztendlich zu sehen waren Debatten um das Beschneidungsverbot, es gab auch das Kruzifixurteil, aber auch den Kopftuchstreit. Auch jetzt haben wir Debatten zum Beispiel über Sterbehilfe, in der es dazu kommt, dass die religiöse Pluralität es eben nicht mehr ganz so einfach macht, Religionsfreiheit ganz sicher herzustellen. Vor allem in dem Moment, wo es zu Konflikten kommt mit anderen Rechten. Also das Beschneidungsverbot ist ein sehr typisches Beispiel, in der sozusagen der Schutz des Lebens und der Unversehrtheit dann eben der Religionsfreiheit gegenübergestellt, sogar vorgezogen wurde in einigen Verfahren. Aber gleichwohl ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Also in dieser Hinsicht haben wir durchaus eine lange Linie, die auch heute ihre Wirkung hat, aber natürlich vor neuen Aufgaben steht. Das vielleicht so von meiner Seite. Panie profesorze, powtórzę, bo nie wiem, czy było mi. Jeżeli teraz, bardzo dziękuję panie profesorze, tu zwracam się do profesora Pikela. Teraz o zabranie głosu chciałbym poprosić pana profesora Ujazdowskiego. Chciałem go zapytać, chciałem zadać podobne pytanie, to znaczy, w jaki sposób konfrontacja z totalitaryzmem jaki miała wpływ na ukształtowanie się polskiego modelu wolności religijnej? Oddaję panu głos. Bardzo dziękuję panu profesorowi Pikelowi za udział w naszej debacie i za bardzo interesujące wystąpienie. Od razu przystępuję do odpowiedzi na pytanie. Wpływ konfrontacji z komunizmem na ukształtowanie się szerokiej ochrony wolności religijnej w Polsce i modelu relacji Kościół-państwo określanego mianem rozdziału przyjaznego był absolutnie zasadniczy, tak? To znaczy to doświadczenie miało kluczowe znaczenie. Polska, odzyskując niepodległość w 1989 roku, kierowała się tym doświadczeniem, a nie wzorcem z okresu II Rzeczypospolitej. Co składało się na to doświadczenie? Myślę, że pięć czynników. Po pierwsze, masowe przywiązanie do religii, szczególnie do katolicyzmu i masowe wsparcie dla
Kościoła masowy udział w praktykach religijnych, w oporze przed państwem, które w pierwszej fazie, w fazie stalinowskiej, stawiało sobie wyraźnie cele ateistyczne, a potem przez wiele lat było państwem dyskryminującym chrześcijan i nie pozwalającym na swobody religijne. Ten masowy opór był absolutnie kluczowy. On przejawiał się nie tylko w wypadkach, które są dobrze znane szerszej opinii publicznej, ale także w wydarzeniach mniej znanych, które odgrywały bardzo istotną rolę, tak, w epoce Gomułkowskiej, w miastach daleko poza wielkimi centrami, w Kraśniku Fabrycznym w 1959 roku, w Zielonej Górze w 1961 roku, wierni stawiali opór w obronie wolności religijnej i możliwości urzeczywistniania swojej wiary. Już w okresie późniejszym, w latach 80. mieliśmy protest młodzieży szkolnej we Włoszczowej, młodzieży, która domagała się obecności krzyży w salach szkolnych. To były spontaniczne wyrazy protestu i obrony wolności religijnej, które pozwoliły jednemu z najwybitniejszych intelektualistów świata katolickiego, księdzu Tischnerowi, napisać, że to, co zasadnicze, działo się w duszy narodu, nie w języku biskupów, nie w wystąpieniu biskupów, tylko w postawach ludzi broniących wiary i swobody jej wyrażania, że głos biskupów, zdaniem księdza Tischnera, był wtórny wobec ludzkich postaw. Czynnik drugi to jest mądra, realistyczna linia obrony niezależności Kościoła prezentowana przez księdza prymasa Wyszyńskiego. To była linia wytrwałej obrony niezależności i unikania konfrontacji z władzami. No, nie bez racji porównuje się tę linię do historii włodarza węgierskiego Kościoła, kardynała Milczentiego, który po rewolucji narodowej w 1956 roku nie mógł już kierować Kościołem węgierskim. Ta linia była realistyczna wobec władzy komunistycznej, ale także była suwerenna wobec Watykanu, o czym należy pamiętać. Prymas zawarł porozumienie z władzami komunistycznymi w 1950 roku, nie pytając o zgodę Rzymu. Ta zgoda przyszła później. No, a już w zupełnie innej sytuacji w latach 70., kiedy Kościół dysponował już znacznie większą swobodą i przesłankami niezależności, prymas Wyszyński oparł się propozycją zawarcia porozumień ze strony Stolicy Apostolskiej z władzami komunistycznymi, które w tamtym czasie byłyby niekorzystne z punktu widzenia zakresu wolności religijnej. Kwestia trzecia, no to jest powiązanie sprawy wolności religijnej ze sprawą polskiej wolności. Tak? Wspomniany przeze mnie ksiądz Tischner zauważył, że właściwie Kościół w polemice z marksizmem przejął inicjatywę wolnościową. Przejął inicjatywę nie tylko w sprawie wolności religijnej, ale także był miejscem ekspresji i aspiracji wolnościowych całego społeczeństwa w innych sektorach niż wolność religijna, na przykład w sektorze w dziedzinie prawa pracy. Z tym wiąże się też coś, co nie zawsze jest zauważane w refleksji, to znaczy europeizacja myśli Kościoła katolickiego w Polsce w tamtym latach, która nastąpiła bardzo szybko, tak? To znaczy już w latach 60. ludzie odpowiedzialni za kierowanie sprawami Kościoła katolickiego w Polsce byli świadomi wagi integracji europejskiej, sensu współpracy europejskiej. To widać w dokumentach, w wystąpieniach wewnętrznych, w rozmaitych analizach, szczególnie w wystąpieniach takich ludzi jak
ksiądz kardynał Kominek, który był inicjatorem pojednania polsko-niemieckiego, czy ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Nastąpiła europeizacja myśli, odejście od myślenia w kategoriach państwa chrześcijańskiego, przywileju politycznego, bliskiego kontaktu z władzą na rzecz promocji wolności. W latach 70. pojawiają się już, co może nas interesować także ze względu na dzisiejszy kontekst, odwołania do prawa międzynarodowego, do Deklaracji Praw Człowieka, do konwencji międzynarodowych w argumentacji na rzecz przywrócenia wolności religijnej. Czynnik czwarty to jest doświadczenie Solidarności, doświadczenie ruchu, który złączył ludzi o różnych światopoglądach, wierzących i niewierzących, który był dobrym domem dla ludzi o różnych poglądach ideowych i który w swojej preambule potrafił odwoływać się zarówno do wskazań etyki chrześcijańskiej, jak i preambuły do programu Solidarności z 1981 roku, jak i do tradycji robotniczej. W pewnych wersjach tego programu, nawet w fazie przygotowawczej, wyraźnie mówiono o tradycji socjalistycznej. To budowało szeroki konsensus wokół wolności religijnej. To wytwarzało sytuację, w której nie była ona wyłącznie sprawą Kościoła czy części polskiego społeczeństwa, ale zyskała szeroką akceptację. Myślę, że w swej podstawowym wymiarze szeroką akceptację także lewicowej części ówczesnej opozycji solidarnościowej. I wreszcie moment piąty, który nazywam momentem 88, to jest sytuacja, która miała miejsce już tuż przed upadkiem komunizmu. Władza szuka porozumienia z Kościołem, nawet ma nadzieję na to, że znajdzie to porozumienie kosztem Solidarności i opracowuje w dialogu z przedstawicielami episkopatu zrąb prawodawstwa dotyczącego i wolności religijnej, i pozycji wspólnot religijnych. Rzadko się pamięta, iż właściwie to prawodawstwo zostało uchwalone niezależnie od umów Okrągłego Stołu w maju 1988 roku, jeszcze przed wyborami czerwcowymi. Ono oczywiście zawierało jeszcze wiele elementów państwa socjalistycznego. Ono uznawało całą sferę publiczną za sferę, w której religia nie ma prawa obecności, na przykład religia w szkole. No niemniej jednak, jeśli dziś spojrzymy na te ustawy, to dawały one zasadniczo szeroką ochronę wolności indywidualnej, wolności sumienia, wolności wyznania i szeroką ochronę swobody działalności Kościoła i kościołów, różnych kościołów, ale przede wszystkim wtedy Kościoła rzymskokatolickiego. Profesor Andrzej Mączyński, który w 1999 roku przygotowywał raport z okazji takiej międzynarodowej sesji sądów konstytucyjnych, która miała miejsce pod auspicjami Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, nazwał ustawy majowe z 1988 roku już tymi, które budują przyjazny rozdział, tak, szeroką ochronę wolności religijnej. To, co się stało potem, czyli powrót religii do szkół, potwierdzony w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, będący przedmiotem kontrowersji na scenie politycznej i oporu ze strony części środowisk lewicowych, to już była konsekwencja tego procesu, który opisałem. Konkordat oczywiście ugruntował i poszerzył zakres wolności religijnej, ale to, co zasadnicze, stworzyło się właśnie w momencie zmagań masowego oporu społecznego w obronie religii, wolności religijnej z dyktaturą komunistyczną. To było kluczowe. Tak? I o tym należy pamiętać, dlatego, że to jest pewnie temat też
innej sfery czy innego, innej części naszej dyskusji, że w gruncie rzeczy to tą podstawą jest masowy, społeczny, oddolny opór, a nie przywilej czy uprzywilejowana pozycja władzy, uprzywilejowana pozycja kościoła hierarchicznego. Można nawet sądzić, że praktyka polityczna nadmiernego zbliżenia kościoła hierarchicznego i władzy politycznej jest sprzeczna z tym, co leży u podstaw, u źródeł szerokiej ochrony wolności religijnej. Ona została uformowana jako element sprawy, element polskiej wolności, polskiego oddolnego oporu w obronie wolności, kluczowej wolności jednostki. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałem skrótowo odpowiedzieć, ale bardzo twierdząco na postawione pytanie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za to całościowe przedstawienie tego problemu. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy kontynuowali refleksję nad ewolucją modelu polskiego już w trzeciej RP. Ale nim to zrobimy, chciałem się jeszcze zwrócić do profesora Pikela. Dopytać go też można powiedzieć, o kontynuację. Mówił, nakreślając kwestię kształtowania się wolności religijnej w Niemczech, mówił pan o tym okresie powojennym, gdzie religie zostały docenione przez państwo. Można się domyślać, że Hadecja widziała w kościołach szczególnego sojusznika i było to jedno ze źródeł dobrej pozycji kościołów w Niemczech. Natomiast potem, tak jak pan mówił, nastąpił moment sekularyzacji, dość szybkiej sekularyzacji społecznej, który wpłynął na społeczną wątpliwość względem tej wysokiej pozycji religii i szerokiej koncepcji wolności religijnej. Chciałem pana zapytać, jak by pan określił model niemiecki dzisiaj? Ile zostało z tego modelu przyjaznego, kooperacyjnego? A na ile model sekularyzacyjny, przepraszam, sekularyzacja wpłynęła na ten model? Nie wiem, czy to teraz, czy może później, ale jeszcze jedno pytanie, które się z tym łączy. Prawdopodobnie zbyt szerokie, ale już je zadam, żeby nie zapomnieć, żeby może do tego wrócić później. To jest kwestia jeszcze wpływu mniejszości muzułmańskiej na ten model. Być może później o tym powiem, ale chciałem już zasygnalizować, że ten temat dla nas ważny. W jaki sposób pojawienie się dużej, nowej mniejszości religijnej wpłynęło na obraz relacji kościołów i organizacji religijnych i ich relacji z państwem? Także oddaję głos panu profesorowi Pikelowi. Das ist natürlich in der Tat eine Beobachtung, die wichtig ist. Wir haben seit den 70er Jahren sehr kontinuierlich, also gerade kamen auch die neuesten Zahlen, das, was man durchaus als Säkularisierung bezeichnen kann. Mittlerweile ist die Zahl der Personen, die nicht mehr Mitglied einer Glaubensgemeinschaft sind, auf jeden Fall höher als das, sagen wir, der einzelnen Glaubensgemeinschaften. Gleichwohl haben wir doch durchaus noch eine Verankerung des Christentums in der Gesellschaft. Allerdings auch natürlich ungleich zwischen West- und Ostdeutschland. Also das hatte ich vorhin ja noch ein wenig ausgespart gehabt. In Ostdeutschland haben wir quasi einen zweiten Totalitarismus gehabt. Und da zeigt sich, dass die Wirkung totalitärer Systeme doch nachhaltig auch sein kann. Also gerade in Ostdeutschland gehen wir heute davon aus, dass vielleicht ein Fünftel der ostdeutschen Bürger noch Mitglied in einer Glaubensgemeinschaft sind und nicht mal alle von denen sind wirklich gläubig, um es mal so zu sagen, wobei das gilt ja allerdings auch für Westdeutschland. Ganz wichtig ist in der Tat die Beobachtung, dass Säkularisierung natürlich nicht ganz an den staatlichen, institutionellen Aushandlungen vorbeigegangen ist. Diese Aushandlungen, die man ja nach 1945 eigentlich großteils bekräftigt hat oder bestätigt hat oder wo man neue sogenannte Landeskirchenverträge abgeschlossen hat, das ist ja im föderalen System Deutschlands durchaus notwendig. Also jedes Bundesland musste das sozusagen fast eigenständig tun.
hat dazu geführt, dass sehr lange dieses religionsfreundliche Verhalten gängig war und auch eigentlich heute noch ist. Trotz aller Säkularisierung haben wir immer noch eine religionsfreundliche Ausrichtung. Diese wird auch teilweise deutlich kritisiert durch humanistische Verbände, durch sozusagen überzeugte Atheisten. Das ist aber eine erstaunlich geringe Zahl. Die meisten Menschen, die säkular geworden sind, nehmen durchaus zum Beispiel die sozialen Leistungen der Kirchen oder den Einsatz für soziale Gleichheit und gegen soziales Unrecht nicht also relativ positiv wahr. Das bedeutet nicht, dass sie wieder eintreten, aber das bedeutet trotz allem, dass sie ein gewisses positives Verhältnis dazu besitzen. Und dementsprechend ist eigentlich trotz mancher immer wieder übertragenen Demonstrationen, was aber von sehr wenigen letztendlich getragen wird, sehr vieles dessen, was wir jetzt haben, nicht wirklich in Frage gestellt. Der Punkt, wo es Diskurse gibt, ist in der Tat bei der sozusagen bei den Einnahmen über die sogenannten Kirchensteuern, dass der Staat quasi das Geld für die Kirche erhebt und dementsprechend auch sehr gute Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten für die Kirchen bereitstellt. Da gibt es immer mal wieder Diskussionen, doch diese sind jetzt bislang auch noch nicht so weit vorangetrieben, dass sie das Institutionelle irgendwie in Frage stellen. Gleichwohl verändert sich natürlich das soziale Umfeld einerseits durch die Säkularisierung, andererseits durch das, was Sie ja angesprochen haben, auch die religiöse Pluralisierung. Das sind die zwei tragenden Prozesse. Und die Umsetzung dieses Modells, über das ich gerade gesprochen habe, das ich habe das vorhin schon mal ganz kurz hier angeschnitten, für muslimische Glaubensgemeinschaften geht nicht so einfach. Während die katholische wie auch die protestantischen Gemeinschaften, die sich zusammengeschlossen haben zur EKD, zur Evangelischen Kirche Deutschlands, ist es bei den Muslimen so, dass wir hier eine große Vielfalt an Gemeinden haben, die nicht mit einer Sprache sprechen. Dies stellt in der Tat den Staat vor Aufgaben, weil man ist es bislang eigentlich gewöhnt, dass man einen klaren Ansprechpartner hatte. Ein Versuch, dies in die Wege zu leiten, ist zum Beispiel die sogenannte Islamkonferenz, in der man mit Vertretern ganz verschiedener muslimischer Gruppen versucht hat zu reden, um eben ähnliche Beziehungen aufzubauen. Der Hintergrund ist in der Tat sozusagen schon vor dem Gedanken der Religionsfreiheit, dass man einerseits den Muslimen die Rechte lässt, dass man aber eben auch jetzt überlegen muss, ob man nicht bestimmte Religionen bevorzugt, also das Christentum quasi von Natur her bevorzugt. Und das möchte man dann auch nicht so ganz. Man möchte also sozusagen an vielen Stellen gleiche Rechte auch für Muslime einführen. Das erweist sich aber eben als schwierig, weil eben es keine direkten, einfachen Ansprechpartner gibt, weil sehr viele Ansprechpartner mit unterschiedlichen Vorstellungen im Raum sind. Man könnte sich das so vorstellen, als wenn man mit der katholischen Kirche sprechen will und 11 Leute proklamieren für sich, dass sie eigentlich sagen, wie jetzt zum Beispiel ein Lehrmodell an einer theologischen Fakultät aussehen sollte. Und diese Problemlage stellt das jetzige Modell durchaus unter Druck, ohne dass es allerdings jetzt vollständig hinterfragt wäre. Momentan sieht es so aus, es gäbe ja zwei Lösungen. Eine Lösung wäre ja quasi dieses freundliche Verhältnis aufzulösen, zu neutralisieren, eine möglichst große Kirche-Staatstrennung durchzuführen, mit dem Maximalmodell USA vor Augen. Eine andere ist, und die wird momentan eher gewählt, dass man versucht, den größeren, jetzt aufkommenden Glaubensgemeinschaften, wie den Muslimen in dem Fall, aber es wird sicherlich auch für die orthodoxen Christen noch in Zukunft eine Rolle spielen, ähnliche Rechte, Zugangsrechte zu ermöglichen, wie sie in den beiden großen christlichen Kirchen derzeit gewährt wird. Also man versucht eigentlich sehr stark dieses religionsfreundliche Modell aufrechtzuerhalten, was aber eben unter den Bedingungen durchaus nicht ganz einfach ist. Vielleicht mal so weit an dieser Stelle. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeżeli teraz mógłbym zwrócić się do pana profesora Ujazdowskiego. Pan profesor skończył swoją opowieść koncentrując się na roku 89, a właściwie tym, co się wydarzyło chwilę wcześniej. A ja pana chciałem zapytać o tym, co było później. Był pan nie tylko
badaczem tego czasu, ale i świadkiem, a nawet uczestnikiem tych procesów w sensie obecności w Sejmie w tamtym okresie. Widział pan to z bardzo bliska. I chciałem pana zapytać, jakby pan określił takie główne cechy polskiego modelu relacji z religiami i z kościołami właśnie po roku 89. I jeżeli potem moglibyśmy przejść do tego, co dzieje się w ostatnich latach, do tego, co wielu publicystów określa mianem takiego splotu kościoła z polityką. Czy to jest kontynuacja tego modelu, który tworzył się w okolicach roku 89? Czy to jest zerwanie z tym modelem? Jeżeli mógłbym pana profesora to zapytać. Trochę przejaskrawiając, wypowiedziałem ten pogląd, iż rzeczy kluczowe rozstrzygnęły się w 88 i 89 roku, dlatego że już wtedy widać było jasno, iż Kościół mający tę legitymację instytucji wolnościowej został uznany przez jeszcze poprzednie władze za ważnego partnera społecznego. I niezależnie od tego głównego procesu przekształcenia Polski z państwa partii w państwo obywatelskie narodu, już przed okrągłym stołem, to znaczy przed wyborami czerwcowymi, uzyskał silną ochronę prawną. Potem nastąpił ten okres, o którym pan pyta, to znaczy pierwsze lata Polski niepodległej. W istocie to były poważne spory dotyczące pozycji Kościoła, ale jednak rozstrzygnięte na rzecz czegoś, co można nazwać modelem przyjaznego rozdziału, czy niezależności i kooperacji Kościoła i państwa. Tutaj kluczowe były decyzje o powrocie religii do szkół publicznych na zasadach dobrowolnych, ale przy pośrednim finansowym wsparciu ze strony państwa. Co ważne, były to decyzje potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny, a więc mające charakter zasad ugruntowanych, mocniejszych, aniżeli wynika to z decyzji większości politycznej. Następnie, co jest także specyfiką polską, w ustawie o systemie oświaty, a także ustawie o mediach publicznych, istnieje odwołanie się do wartości chrześcijańskich, co Trybunał Konstytucyjny tłumaczy w kategoriach dyrektyw programowych, które nie mogą powodować cenzury na tej podstawie, no ale jednak bardzo, bardzo znaczących. Wspomnieć trzeba, że ratyfikacja konkordatu podpisanego w 93 roku była niemożliwa wtedy, kiedy Polską rządziły rządy, kiedy lewica postkomunistyczna sprawowała rządy w latach 93-97, ale nastąpiła w 97 roku i właściwie od tego momentu ten model niezależności i kooperacji, zresztą wpisany do konstytucji wraz z podstawą, wraz z odwołaniem się do zawarcia ze Stolicą Apostolską konkordatu, stał się normą konstytucyjną i był powszechnie akceptowany. Czy mamy do czynienia z kontynuacją tego modelu? Nie. Dlatego, że dziś mamy do czynienia z sytuacją zbyt dużego wzrostu kościoła hierarchicznego z władzą polityczną, a właściwie z jedną partią polityczną. Ja jestem głęboko przekonany, że ten wzrost jest czymś, co obciąża model niezależności i współpracy kościoła i państwa. Tak? To znaczy czymś, co powoduje, iż
ten szeroki konsensus na przełomie lat 80. i 90. wokół wolności religijnej, wokół zasad współpracy Kościoła i władzy politycznej, do dzisiaj jest już znacznie mniejszy wskutek stronniczości i zbyt silnego związku z jedną z orientacji politycznych. To jest dysfunkcjonalne. No, broniłbym przekonania, iż powściągliwość Kościoła i pewna redukcja roli politycznej i osłabienie związku z partią rządzącą to jest warunek przetrwania modelu wypracowanego w latach, na przełomie lat 80. i 90. Dziś ta praktyka polityczna raczej stanowi kłopot i obciążenie dla tego, co zostało wypracowane wskutek presji wolnościowej, wskutek tego, co działo się w duszy narodu, tak, oddolnej wolnościowej presji. A zatem broniłbym przekonania, iż właśnie powściągliwość kościoła hierarchicznego, redukcja roli politycznej to jest coś, co może zbudować na nowo zaufanie wobec modelu ustrojowego wypracowanego na przełomie lat 80. i 90., że praktyka polityczna jest dysfunkcjonalna wobec modelu, bo ten model zakładał szeroki konsensus, szeroką zgodę i nie tyle wycofanie się Kościoła ze strefy publicznej, no co pewną ostrożność i dystans wobec sporów politycznych. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeżeli teraz moglibyśmy przenieść się na chwilę do Niemiec, w naszej dyskusji mogą uczestniczyć użytkownicy, między innymi użytkownicy Facebooka, i mogą zadawać pytania. Jest takie pytanie, które wydaje mi się jest skierowane do profesora Pikela. Ono się teraz wyświetliło, ja je odczytam, bo jest po polsku. Co z wolnością religijną osób o tendencjach fundamentalistycznych? Czy taka wolność powinna być ograniczona, czy też nie? Chciałem właśnie profesora, jeżeli można zapytać, czy model wolności religijnej niemiecki zmienił się pod wpływem rosnącej debaty i też problemów związanych z fundamentalizmem islamskim? Wiemy, że dotyczy to mniejszości społeczności muzułmańskiej, natomiast ten problem tak w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich istniał. Jeżeli zechciałby pan powiedzieć o tym aspekcie wolności religijnej w Niemczech. Ja, in der Tat ist das natürlich eine Problemlage in dem Moment, wenn man Fundamentalisten hat oder Dogmatiker, wie man das auch sozusagen nennen mag, also Fundamentalisten, die besonders stark überzeugt sind. Generell gilt, solange sie ihr Leben sozusagen ausleben in dem Sinne, dass sie niemand anders gefährden, ist es in Deutschland durchaus überhaupt kein Problem. Wir müssen ja auch so sehen, es gibt zwar nicht besonders viele, aber es gibt durchaus natürlich auch sehr viele evangelikale Fundamentalisten, auch diese haben sozusagen die entsprechenden Freiheiten. Es gibt sozusagen keinen religiösen Grund des Eingreifens. Sie können also eine liberale Fassung der Religion leben, sie können keine leben oder aber eben doch eine sehr dogmatisch geprägte, wenn sie niemanden anders gefährden oder eben in sein Persönlichkeitsrecht eingreifen. Das hatte ich vorhin an diesem Beschneidungsurteil versucht deutlich zu machen, dass also gerade Persönlichkeitsrechte und Schutz auf Unversehrtheit dem vorsteht. Und das bedeutet, Eingreifen gegen islamistische Gruppen erfolgt vor allem und nur dann, wenn sie eben gegen die Verfassung verstoßen oder wenn sie eben andere gefährden. Aber nicht aufgrund ihrer religiösen Freiheit. Die dürfen sie ausleben. Das gilt übrigens auch für andere Religionsgemeinschaften, wobei die Anerkennung als Religionsgemeinschaft zum Beispiel schon einiges an Hürden voraussetzt. Also man muss ganz deutlich machen können, dass es eine Religionsgemeinschaft ist, die eine bestimmte Zahl an Mitgliedern hat, die dieser Religion auch folgen. Das bedeutet natürlich, im muslimischen Glauben haben wir durchaus eine Gruppe von Fundamentalisten, genauso wie wir auch natürlich liberale Muslime haben. Und erst in dem Moment, wenn sie in diese Gefährdungslage übergehen, also
Leib und Leben zu gefährden, dann greift der Staat ein, überlässt quasi das Religiöse den, sozusagen der Freiheit, greift aber in dem Moment ein, wenn es sich gegen die Demokratie richtet. Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze. Tu jeszcze jest jedno pytanie do pana profesora, jeżeli mogę od razu je zadać. I zaraz się ukaże. I odczytam. Do pana profesora Pikela. Czy profesor Pikel jest w stanie wskazać praktyczne znaczenie tzw. invocatio Dei we wstępie do ustawy zasadniczej RFN? Czy w ogóle można przypisać temu odwołaniu jakiekolwiek znaczenie? Jeżeli moglibyśmy prosić pana profesora o odpowiedź. Ich habe jetzt leider das nicht ganz genau verstanden, aber vom letztendlich die Vorstellung im Grundgesetz ist quasi über den Artikel zur Religionsfreiheit gelöst, der, sagen wir mal, eine Freiheit im Sinne einer positiven wie auch allerdings auch negativen Religionsfreiheit darlegt, gleichzeitig aber es sozusagen immer im Kontext andere Gesetze sieht. Also ich hatte nochmal das Beispiel der Unversehrtheit vorhin angesprochen. Wir haben es ja teilweise mit Gesetzeskonflikten zu tun. In dem Fall kann es durchaus sein, dass die Religionsfreiheit zurückgestellt wird. Also im Beschneidungsverbot war es zum Beispiel so. Da wurde in der Tat die Religionsfreiheit gegenüber einem anderen Recht zurückgestellt. Von der Grundinterpretation her ist es ein, sagen wir mal, eher offenes Recht, dass seine Probleme und seine Angriffe, die dagegen vielleicht forschen können oder sozusagen Skepsis da, die auch forschen kann, weniger aus der Rechtsformulierung teilweise besitzt, die man höchstens vielleicht als ein bisschen unklar darlegen kann. Da müssen sozusagen Juristen durchaus ein bisschen, können da ein bisschen näher noch drauf schauen, könnten da noch mehr sagen. Sie liegt allerdings eher sozusagen im Zugang, was als Religion anerkannt wird. Also vielleicht so als Hintergrund. So hat man vor noch nicht allzu vielen Jahren, vielleicht ein Jahrzehnt her oder so etwas, die Frage gestellt, ob zum Beispiel kleine Religionsgemeinschaften oder Religionsgemeinschaften, wo es nicht ganz sicher war, zu prüfen, ob sie Religionsgemeinschaften sind. Und man kam in einer Enquete-Kommission, die der Bundestag eingesetzt hat, zu dem nicht ganz befriedigenden Ergebnis, dass man nicht so ganz genau sagen kann, wie man sozusagen diese neuen religiösen Bewegungen oder Sekten oder was sie denn auch seien, einschätzt. Und hat das sehr, sehr offen gehalten, gleichzeitig aber Hürden gesetzt, die sie als die ihnen die Zugänglichkeit zur institutionellen Anerkennung und damit vor allem aber auch eben zu finanziellen Möglichkeiten häufig verwehren. Also das ist, glaube ich, man kann das so sagen, es ist ausgelagert ein wenig. Vom Grundgesetz her gesehen haben sie einen relativ hohen Freiheitsgrad. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mamy kolejne pytanie, które chciałem odczytać. Tak jest. Pytanie dotyczy europeizacji kościoła polskiego i niemieckiego. Czy w ogóle kościół instytucjonalny w Polsce i w Niemczech ma jakąkolwiek odpowiedź na miejsce religii w procesach europeizacji? Czy ma ona wymiar oddolny, czy może odgórny? Do tego może pytania chciałem dodać jedną jeszcze kwestię, to znaczy kwestię znaczenia tych właśnie elementów z europejskiej obecności Polski w Radzie Europy i podpisaniu konwencji, Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka. Chciałem zapytać, czy ten element europeizacyjny wpłynął jakoś na rozumienie wolności religijnej. Może tu zwrócić się do profesora Jackiego. Czy on zmienił nasze rozumienie wolności religijnej, nasze polskie rozumienie, czy jakoś właśnie na to rozumienie wpłynął? Też może nie. Czy nasz model narodził się, jak pan to wskazał, niezależnie i obecność w strukturach europejskich akurat na te kwestie miała ograniczone znaczenie? Mhm. Leider höre ich Sie gerade nicht. Narodził się niezależnie, ale w powiązaniu z
z Europą. To chciałem powiedzieć, iż Kościół w Polsce, no wtedy, kiedy w istocie w dramatycznych okolicznościach zmagał się w sprawie swojej wolności, wolności religijnej, ale także swobody narodu, miał to poczucie wagi i związku z europejskim dziedzictwem. Bardzo pozytywny stosunek już od lat 60. bardzo wyrazisty do współpracy europejskiej, do integracji europejskiej. Jest takie bardzo ciekawe wystąpienie kardynała Karola Wojtyły na początku lat 70. tu we Wrocławiu, kiedy episkopat planował działalność duszpasterską i ksiądz kardynał Wojtyła mówił bardzo wyraziście o tym, iż Kościół Polski musi być po stronie cywilizacji zachodniej i po stronie integracji europejskiej, nawet jeśli doświadcza ona rozmaitych kryzysów. I mi się wydaje, że w latach 90. no, Kościół znalazł się naturalnie w roli promotora europejskiej współpracy, promotora wejścia Polski do, czy instytucji, która wspierała wejście Polski do Unii Europejskiej. To była naturalna konsekwencja linii przyjętej jeszcze bardzo, bardzo dawno, jeszcze w okresie zmagań z komunizmem. Przy pełnej świadomości, iż formuły prawno-międzynarodowe zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Powszechnej Deklaracji 1948 roku, potem w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela i innych dokumentach międzynarodowych, dają szeroką ochronę wolności religijnej. Natomiast po wejściu do Unii Europejskiej ja nie zauważam zdolności do kreatywnego udziału w dyskursie europejskim, zarówno tym, który odbywa się wewnątrz Kościoła katolickiego w Europie, jak i na zewnątrz. Tutaj mamy do czynienia z pasywnością, właściwie z nieobecnością polskiego głosu w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o lata 80. i 90., no to była manifestacja bardzo wyrazistej europejskiej orientacji Kościoła, także ze swoimi konsekwencjami dla wejścia Polski do Unii Europejskiej, dla rozumienia tego w kategoriach wyboru cywilizacyjnego Polski, klarownego z punktu widzenia historii i kultury wyboru. Dzisiaj mamy raczej moment pasywności, no i też mocnego podziału opinii katolickiej w kwestii samej integracji europejskiej, ale to są też już szersze procesy związane nie tylko z relacją Kościół-Unia Europejska. Chcę też powiedzieć, że był taki moment, no, w którym preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zredagowana pod istotnym wpływem Tadeusza Mazowieckiego, premiera pierwszego niekomunistycznego rządu po 1989 roku, no, stanowiła pewien wzór dla mocniejszego odwołania do wartości chrześcijańskiej w przestrzeni europejskiej. Jak wiemy, ostatecznie pod presją Francji to rozwiązanie nie zostało zaakceptowane przez konwent pracujący nad traktatami, ale dla Stolicy Apostolskiej i dla wielu państw, które przeżywają silniej związek z dziedzictwem chrześcijańskim, preambuła do polskiej konstytucji stanowiła pewien wzór, pewien dobry punkt odniesienia w debacie na temat aksjologii traktatów europejskich. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chciałem teraz odczytać kolejne pytanie, bardzo związane z tym poprzednim. Dopytamy pana profesora Ujazdowskiego może o kwestię
kwestię może tego zaplanowania relacji religii i polityki po tym, co pan nazywa zerwaniem tego przyjaznego rozdziału. Czy uważa pan, jeśli przyjrzymy się temu polskiemu modelowi ukształtowanemu w okolicach roku 89 i później, czy uważa pan, że potrzebny jest nam powrót do tego modelu? Czy widziałby pan jakieś elementy, które należałoby zmienić, na przykład zabezpieczając się przed takim ścisłym wzrostem, jaki mamy obecnie? Tu trzeba dokonać rozróżnienia między regułami formalnymi, tak, zasadami konstytucyjnymi, a praktyką polityczną, bo model kształtowany na przełomie lat 80. i 90. i potwierdzony ostatecznie w latach 90. model niezależności Kościoła i państwa i przyjaznej kooperacji, czy też przyjaznego rozdziału, on wciąż istnieje i ma silne oparcie w prawodawstwie, a także w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. To, co chcę powiedzieć, to iż jest pewna dysfunkcja między tym modelem, a pojawiającą się w ostatnich latach praktyką bardzo bliskiego związku części kościoła hierarchicznego z władzą polityczną jednej formacji politycznej. To jest coś, co na dłuższą metę pozbawia model przyjaznego rozdziału szerokiej podstawy, szerokiego konsensusu, mocnej legitymacji, bo tak jak wspominałem, on się zrodził jako następstwo presji wolnościowej i dlatego mimo rozmaitych sporów, które miały miejsce w latach 90., także potężnego sporu dotyczącego rozumienia prawa do życia, ochrony życia ludzkiego, przypomnę, że to Trybunał Konstytucyjny przesądził ten spór mocą jednego ze swych najważniejszych orzeczeń, dając pełną ochronę prawa ludzkiego do życia od chwili poczęcia jako zasady polskiego prawodawstwa. Otóż ten model był modelem szerokiego konsensusu. W momencie, w którym pojawia się nadmierny związek kościoła hierarchicznego z jedną z formacji politycznych, no następuje dysfunkcja. Trudno mi przewidzieć, jaka będzie przyszłość, ale jestem głęboko przekonany, iż pewna powściągliwość Kościoła i redukcja tych relacji politycznych, redukcja politycznej roli, samoograniczenie się, tak, to jest nieodzowny warunek trwałości modelu, który został uformowany na podstawie wolnościowej presji, na podstawie tego, o czym ksiądz Tischner mówił, tego, co się działo w duszy narodu. Dlaczego to ma wartość? No dlatego, że wolność religijna w sensie podstawowym i ta w planie jednostkowym i ta przynależna wspólnotom religijnym, no ona jest poręką swobody działalności ewangelizacyjnej, duszpasterskiej, edukacyjnej, działalności w kulturze wobec całego społeczeństwa, a nie przywileju politycznego. Polityczny przywilej jest czymś dysfunkcjonalnym wobec podstawowej misji Kościoła. Nie wiem, jaka będzie przyszłość, ale wiem jedno, że jedno drugiemu przeszkadza, żeby ten mocny, szeroki konsensus wokół modelu przyjaznego rozdziału był utrzymany, potrzebna jest polityczna powściągliwość i polityczna redukcja politycznej roli Kościoła. Tak. Jestem co do tego głęboko, głęboko przekonany. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Wrócę może do pana profesora Łojezowskiego i zapytam o kwestię kompetencji instytucji europejskich. Jest wiele głosów, które dążą do tego, żeby, które apelują do tego, żeby instytucje europejskie miały większe kompetencje w tej materii. Obecnie w traktatach tego właściwie nie ma, jest to stosunkowo ograniczone. Mamy artykuł 17 Traktatu Lizbońskiego, który zakłada kooperację między instytucjami europejskimi a organizacjami religijnymi. Chciałem zapytać pana, czy sądzi pan, że tego typu instytucje ponadnarodowe powinny rozszerzać swoje kompetencje w takich materiach jak wolność religijna? Czy też sytuacja, w której to państwa członkowskie są, jakby mają tutaj rolę wiodącą, jest bardziej komfortowa i lepsza? Myślę, że ten poziom integracji europejskiej, który ma miejsce obecnie i ta dystrybucja kompetencji między państwami a instytucjami europejskimi jest właściwa. Byłbym bardzo sceptyczny wobec jakichś skokowych zmian w tym sektorze. Zresztą wpływ instytucji europejskich na rozumienie wolności religijnej ma rozmaite sensy, tak? No z jednej strony jest ta płaszczyzna kooperacji, dialogu ze wspólnotami religijnymi w ramach Unii Europejskiej, no, ze wszechmiar korzystna i właściwa. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby zaniechano tych praktyk. Jest kwestia występowania Unii Europejskiej w skali globalnej w obronie ludzi prześladowanych na tle religijnym, no przede wszystkim prześladowania chrześcijan. Myślę, że europejskie spektrum jest w tej sprawie podzielone. Kiedy sprawowałem mandat posła do Parlamentu Europejskiego, widziałem bardzo zróżnicowaną wrażliwość pod tym względem. Tak, to co było silnie obecne w Europejskiej Partii Ludowej, takie wyczulenie na obronę chrześcijan, którzy są najbardziej prześladowaną grupą religijną w skali świata, było bardzo widoczne. W innych formacjach reprezentowanych w Parlamencie Europejskim to było obecne, ale znacznie mniejszej skali niż w Europejskiej Partii Ludowej czy w grupie konserwatystów i reformatorów, która też tą problematyką się zajmowała. I wreszcie mamy linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no, którą można interpretować jako występującą na rzecz szerokiej ochrony wolności religijnej. Może ona nie jest wyposażona w tak silne instrumenty jak wolności innego typu, ale redakcja przepisów i linia jest, taka zasadnicza linia Trybunału jest linią na rzecz szerokiej, indywidualnej, kolektywnej interpretacji wolności religijnej. No, pamiętamy znaczący dla krajów identyfikujących się z dziedzictwem chrześcijańskim spór, który się toczył przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka między Włochami a obywatelami włoskimi dotyczącymi obecności krzyży we włoskich salach szkolnych, w salach włoskich szkół, który był znaczący także z perspektywy odpowiedzi na pytanie, czy model wykształcony w Polsce jest podobny, bliski interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy też nie. Polski parlament także występował w obronie stanowiska rządu włoskiego. No, pamiętamy rozstrzygnięcie, które uznało obecność krzyży we włoskich
szkołach zgodne z prawodawstwem międzynarodowym. To też było sygnałem, iż nie ma zasadniczej sprzeczności między optyką Polski i optyką państw identyfikujących się z dziedzictwem chrześcijańskim w sensie kulturowym, a linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeżeli zadalibyśmy ostatnie pytanie panu profesorowi właśnie. Do trzech razy sztuka, jak się okazuje. Panie profesorze, pojawił się tutaj w komentarzach wątek kwestii wpływu instytucji europejskich na sposób rozumienia wolności religijnej w Niemczech. Więc chcieliśmy pana zapytać, jak pan określa ten wpływ, jak pan ocenia ten wpływ? Czy on jest znaczący, czy nie bardzo? Jeżeli zechciałby pan ten wątek niemiecki tutaj określić. Nachdem ich Sie wieder höre, kann ich das gerne. In der Tat ist es so, dass die Europäische Union keinen direkten Eingriff oder keine direkte Veränderung bisher vorgenommen hat in dem Verständnis von Religionsfreiheit, das wir in Deutschland haben. Ganz klar, man ist immer im Austausch. Und es ist auch so, dass es einem wichtig ist. Man konnte das ganz deutlich merken, als die Verträge von Lissabon anstanden und die Einordnung der Kirchen, also als sogenannte NGO, zur Debatte standen, hat sich natürlich auch Deutschland und letztendlich auch die Vertreter der christlichen Kirchen sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass man eine spezifische Stellung bekommt. Das hat jetzt ja zu einer Art Zwischenstellung geführt. Und es ist wohl immer noch so, dass man in Deutschland eine etwas stärker religionsfreundliche Position innehat als in manchen anderen europäischen Staaten. Und gleichzeitig sozusagen natürlich versucht, Religionsfreiheit als eines der Menschenrechte zu erhalten und dementsprechend in einer gewissen Nähe zur Europäischen Union zu stehen, gleichzeitig aber auch eben ihre christlich-religiöse Prägung sehr, sehr stark aufzunehmen. Und das hat man ja gerade in den letzten Entwicklungen die sich im Umfeld der Migrationsbewegungen ergeben haben, eigentlich auch als ein sehr freies Land, was religiöse Pluralität angeht, zu platzieren. Und Sie wissen ja natürlich alle, dass die Bemühungen gerade der deutschen Regierung eine sehr starke Offenheit für Migration, für Asylmigration vor allem, sozusagen umzusetzen, auch natürlich ganz klar dazu führt, dass wir eine höhere religiöse Pluralität haben. Und dieser religiösen Pluralität umzugehen, gehört natürlich zu den Aufgaben, die man sich jetzt neu stellt. Und das möchte man eigentlich sehr stark auch im europäischen Rahmen. Also hat man quasi die eigenen Überlegungen auch versucht, mit in die Europäische Union zu bewegen, ohne gleichzeitig aber natürlich sein religionsfreundliches Recht bislang in irgendeiner Weise durch europäisches Recht stark beeinträchtigen zu lassen. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chciałem podziękować obu panom prelegentom za udział w tej rozmowie. Udało się poruszyć bardzo wiele ważnych wątków. Ten aspekt porównawczy między Polską a Niemcami jest także interesujący, pozwala trochę lepiej zrozumieć tę rzeczywistość, normy i kwestii wolności religijnej. Mam tylko nadzieję, że ta rozmowa będzie kontynuowana. Że kolejne aspekty będziemy poruszali podczas kolejnych naszych dyskusji. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy oglądali. Dziękujemy panu profesorowi i panu profesorowi. Na sekundę jeszcze oddam może głos dosłownie na minutę każdemu z panów. Może na początku pan profesor Ujazdowski jeszcze. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi Matlakowi i panu profesorowi Pikelowi. Rzeczywiście mam poczucie takiego niedosytu powiązanego z nadzieją, że będziemy rozmawiać dalej i kontynuować naszą debatę. Być może także bardzo gruntowne i precyzyjne projekty naukowe, które pozwolą na porównanie sytuacji Polski i Niemiec pod względem zakresu ochrony wolności religijnej i typu relacji między Kościołem a władzą publiczną. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
I ostatnie słowo należy do pana profesora Pikela. Das freut mich immer, das letzte Wort zu haben, natürlich. Das strebt man ja als Professor grundsätzlich an. Ich danke auch ganz herzlich, Herr Matlack, für die Organisation und trotz der Schwierigkeiten, dass Sie das so gut rübergebracht haben und den Kollegen Ojadowski für diese doch sehr spannenden Einblicke auch in die polnische Entwicklung und auch die polnische Struktur. Ich glaube das auch, dass das etwas ist, was wir in der Zukunft deutlich stärker noch verfolgen sollten, dass wir die komparativen Aspekte, aber auch durchaus die Abweichungen da und dort benennen und natürlich auch sozusagen empirisch untersuchen und weiter diskutieren sollten. Ich würde das gerne, sehr gerne mit Ihnen tun und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft auch tun können. Danke Ihnen ganz herzlich für alles. Bardzo dziękuję panu profesorom, bardzo dziękuję wszystkim widzom i do zobaczenia pewnie już po wakacjach. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Auf Wiedersehen.